Witajcie w nowym tagu perfumowym. Tak nazywa się Perfumy i Zmysły. Tak, by Anecznik. Tak, nasza kochana Anecznik przygotowała 5 pytań. Bardzo nietypowych pytań. Ja tylko zdradzę, że kiedyś gdzieś coś podobnego krążyło mi pod głowie, ale ona była pierwsza, więc tadam! Niniejszym, słuchajcie, z wielką przyjemnością zabieram się do nagrania akurat tego tagu, ponieważ wywołał on we mnie falę wspomnień i nostalgii i właśnie dzięki temu myślę, że będziecie mogli kilka rzeczy na mój temat się dowiedzieć, rzeczy z przeszłości, ponieważ troszeczkę dlatego, że Anecznik mieszka we Włoszech, jak wiecie, ja tam też mieszkałam przez ładnych kilka lat. Dlatego, że mam z tym miejscem związane piękne wspomnienia, perfumy, które dzisiaj wybrałam do omówienia akurat tych pytań, są ściśle powiązane z Bella Italia. Jeżeli jesteście ciekawi, cóż takiego mam ciekawego do powiedzenia, jeżeli chcecie poznać mnie troszeczkę lepiej, zostańcie ze mną. Jak widzicie, mam dzisiaj dosyć mocny makijaż. To też jest takie nawiązanie troszeczkę do przeszłości, bo kiedyś zdecydowanie mocniej się malowałam, więcej się malowałam, teraz robię to bardziej oszczędnie, jakbym trochę lekko wyszła z sprawy, dlatego nie nabijać się, proszę. Ale chciałam lekko zaszaleć. Również mam tutaj rzeczy, które Włochy mi przypominają. Tutaj ten piękny łańcuszek, to był prezent. Co prawda wisior i kolczyki są z czasów obecnych, współczesnych, ale mimo wszystko chciałam mieć taki malutki akcencik, który do tego nawiąże. No plus kolor mojej bluzki, który zdecydowanie z Włochami się mi absolutnie kojarzy. No dobrze, ale po tym długaśnym wstępie chciałabym Wam przeczytać pierwsze pytanie. Anecznik skupiła się na zmysłach. Na wzroku, na dotyku, na smaku, na słuchu i na węchu. Oraz perfumach, które się z tymi zmysłami kojarzą. Żeby jednak tutaj czegoś nie pomylić, będę czytała Wam każde z tych pytań. Więc zacznę od pierwszego. Wzrok. Wybierz i porównaj dowolne perfumy do znanego filmu, obrazu, rzeźby lub fotografii. Ja bardzo bym chciała nawiązać do filmu. Filmu, który pierwszy raz zobaczyłam, kiedy byłam na zajęciach z filmu, tak można powiedzieć, kinematografii. Na Uniwersytecie w Reggio di Calabria, to jest na samym dole, słuchajcie, tutaj gdzieś mam, może wrzucę zdjęcia, taką poglądówkę sobie zrobimy. Był to uniwersytet dla obcokrajowców, tam się uczyłam języka, poznawałam kulturę, bo wiecie, jak przyjechałam do Włoch, to potrafiłam powiedzieć tylko i wyłącznie ciao i to było wszystko. Dlatego w pewnym momencie zaczęli wprowadzać nam takie właśnie zajęcia z filmu, z kultury. I właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczyłam tam film z Moniką Bellucci, który nazywa się Malena. Tutaj Wam gdzieś wrzucę zdjęcie. Na dole wrzucę Wam link do trailera, żebyście sobie mogli zobaczyć. W ogóle bardzo serdecznie Wam polecam. Przepiękna opowieść, świetna. A Monika Bellucci w tym filmie, Monika Bellucci w tym filmie, kochani, mimo tego, że perfumy powstały w 2013 roku, na pewno by pochniała Roberto Cavalli, Nero Assoluto. Gdy zobaczyłam to pytanie, od razu pomyślałam o niej, od razu pomyślałam o tych perfumach. Piękne, zmysłowe, tak jak ona w tym filmie, jak bohaterka, którą grała. Same perfumy zawierają w sobie orchidee, cytrusy, wanilię, heban, nuty drzewne. Piękne, zmysłowe, seksowne. Tak seksowne i tak zmysłowe jak Malena. Właśnie w tym filmie. Oczywiście ja te perfumy mam przy sobie. Zresztą jak większość z nich. Tutaj z jednym będzie mały problem, ale Wam powiem, na czym on polega. W każdym razie Nero Assoluto. Przepiękne, naprawdę przepiękne. Kobiece. Bardzo zmysłowe, wiem, że się powtarzam, wiem,
Ale z tego całego przejęcia zapomniałam przy omawianiu nud właśnie Wam pokazać flakonik. Flakonik jest absolutnie również bardzo piękny, rewelacyjny metal, szkło, bardzo piękny, głęboki, taki kolor takiego, widzicie, kobaltu. O, wyleciało mi słowo z głowy, kolor mi wyleciał, kobaltu. Rewelacja, rewelacja. Dobrze, teraz już chyba się trochę bardziej wyluzowałam. Nie wiem, dlaczego byłam lekko spięta. No i kolejne pytanie, tym razem o dotyk. To jest pytanie numer dwa. Wybierz i opisz, porównaj perfumy do określonej struktury, kształtu i materii. Gdy mieszkałam na Sycylii, na tarasie, jednym z kilku tarasów, bo to był dom nad samym morzem, więc wiecie, grzech nie mieć tarasu, miałam skrzynię z różami. Miałam skrzynię z różami, które bardzo, bardzo mocno chciałam hodować. Tęskniłam troszeczkę za Polską i pomyślałam sobie, że takie róże to będzie właśnie to, co troszkę tą tęsknotę zaspokoi. I kiedy się nad nimi pochylałam, zawsze, zawsze, słuchajcie, dotykałam bądź liści, bądź płatków, oczywiście delikatnie, żeby kwiatów nie uszkodzić. I to wspomnienie właśnie tamtych chwil przywołuje kolejny zapach włoskiej marki. Jest to Trussardi Delicate Rose. Ja mam taką uroczą trzydziestkę, którą otrzymałam od Violetki. Jej się te perfumy nie spodobały, a że ja jestem ich wielką miłośniczką, więc znalazły się u mnie. Cóż one mają takiego ciekawego w sobie? Juzu, bambus, kumkwat, róża, lotos, jabłko, jaśmin, piżmo, drzewo sandałowe, cedr, nuty drzewne. Przepiękny, delikatny zapach. Dla mnie bardzo świeży, bardzo cytrusowy i bardzo różany. Właśnie cytrusy i róża są to te nuty, które na mojej skórze wybijają najpiękniej, najdelikatniej i właśnie kojarzą mi się one z taką świeżą, delikatną różą, właściwie jeszcze z taką różą nie do końca rozwiniętą. Z pewnością każdy z Was miał kiedyś okazję dotykać główki róży. I wyobraża sobie, przypomina sobie, jaką ona ma strukturę, jaka jest w dotyku, jaka delikatna, jak później pięknie skóra pachnie. Dlatego Trussardi Delicate Rose nieodmiennie kojarzy mi się właśnie ze zmysłem dotyku i z różą łączoną z cytrusami. Tak na marginesie, tych róż nigdy nie udało mi się wyhodować tak pięknych, jakich miałam w Polsce. I bardzo nad tym ubolewałam, bo jednak, wiecie, ta tęsknota została. Były co prawda inne kwiaty, tak? Te, które tam rosły, ale róża, róża to był zawsze dla mnie taki symbol czegoś minionego, troszeczkę utraconego. Taka nostalgia, wiecie. Okej, okay, żebyśmy się tutaj za bardzo nie zgłębiali. Trzecie pytanie. Smak. Wybierz i opisz perfumy, które przywołują wspomnienia jakiejś potrawy czy rzeczy. No i tutaj jest właśnie ten moment, kiedy nie mam flakonu, ponieważ perfumy, o których chcę Wam opowiedzieć, powstały w 2006 roku i były bardzo ściśle związane z pewnym dla mnie bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem w moim życiu. Były to mianowicie zaręczyny. Co zaręczyny mają do zmysłu, słuchajcie, smaku, tak? Ano, słuchajcie, ano mają, ponieważ to były takie pierwsze perfumy, które sobie kupiłam. Zakładałam je na wielkie wyjścia, gdzieś na jakieś fajne okazje i to przeważnie były spotkania ze znajomymi. Ale akurat tego pięknego wieczoru okazało się, że zostałam zabrana do naszej ulubionej restauracji. Był stek, było wino, była panna cotta z poziomkami. I wtedy właśnie, moi drodzy, nastąpił ten wielki moment. Padł na kolana i się oświadczył. A ja wtedy miałam na sobie Valentino Rock and Rose. Niestety mam tylko i wyłącznie, zobaczcie, tutaj już nawet prawie nic nie ma. Tak się wyniuchałam w nie.
Została tylko próbka, ale wspomnienia zostały przepiękne. Ja bardzo żałuję, że ten zapach już nie jest produkowany. Nie wiem, Aneczniku, czy jeszcze go można dostać we Włoszech. Gdybyś go gdzieś tam znalazła, byłabym Ci dozgonnie wdzięczna za informacje w tym temacie. Cóż takiego posiada w sobie Rock and Rose? Dodam jeszcze, że to jest woda perfumowana, zresztą to wszystko to są wody perfumowane z tego, co pamiętam. Nie wiem, jak jest Delicate Rose, ale chyba też. W każdym razie, gdybym się pomyliła, dopiszę Wam gdzieś tutaj informację. A więc Valentino, Rock and Rose. Czarna porzeczka, bergamotka, róża, gardenia, kwiat pomarańczy, konwalia, wanilia, piżmo. Piękne. Piękne, cudowne perfumy. I w tamtym momencie pasowały do sytuacji idealnie. Tutaj Wam gdzieś pokażę, jak wygląda flakon. Naprawdę, mnóstwo miłych, przyjemnych wspomnień związanych z tym zapachem. Dobrze, żeby tutaj to nie trwało zbyt długo, nie będę też się za bardzo rozwodziła, więc przejdźmy może do słuchu. I tutaj też wybór był bardzo prosty, bardzo taki dla mnie oczywisty, i wybór piosenki, i wybór perfum, ponieważ chodzi tutaj o słuch. Perfumy, które kojarzą się z piosenką, czy dowolnym dźwiękiem, czy wywołanym dowolnym dźwiękiem. Kochani, jest to zespół Moda, Tapeto di Fragole. Taran, tutaj Wam gdzieś pokażę przebitki zdjęcia, na dole Wam wrzucę link do tej piosenki. Moja kochana, ulubiona, jedna z ulubionych piosenek. I tutaj Wam zdradzę sekret tego mojego niku, nie wiem jak to nazwać. Erato. Erato to muza. I powiem Wam, że gdy mieszkałam we Włoszech, oprócz tego, że studiowałam, że zwiedzałam kraj, bardzo często niestety też byłam sama, ponieważ z uwagi na pracę, jaką wykonywał mój mężczyzna, tak się niestety działo. I żeby nie zwariować, założyłam, albo już miałam, bo tego akurat nie pamiętam, bo to było naprawdę dawno temu, założyłam sobie konto na naszej klasie i postanowiłam tłumaczyć piosenki z włoskiego na polski. Tak, tak się bawiłam. I tak to, słuchajcie, zostało. I przy okazji poznawałam, wiadomo, o kolejnych włoskich wykonawców i trafiłam na Modę. Wszystkie ich piosenki mi się absolutnie podobają. Polecam Wam bardzo serdecznie. Zapoznajcie się z ich repertuarem i z Modą, i Tapeto di Fragola, czyli w takim wolnym tłumaczeniu to chyba byłby dywan z poziomek, z truskawek. Anecznik, ja już wiesz, dawno nie mówiłam po włosku. No, poczekajcie, policzę. Z jakieś 18 lat. To całkiem, całkiem sporo. Jeżeli się pomyliłam, proszę, zrób sprostowanie. Czyli My Way Intense. Przepiękne perfumy z tuberozą, która ma właśnie taki wydźwięk poziomkowy. Uwielbiam, uwielbiam. Bardzo mi się on podoba. Ja nie chcę go tutaj, słuchajcie, psikać, bo ja ciągle korzystam z próbek, które mam. A wiadomo, że jak już się psiknie, to wtedy zapach jest naruszony, więc na razie właśnie korzystam z próbek, ale Moda, Tapeto di Fragola i My Way, albo My Way Intense, akurat ja mam My Way Intense. Przepiękny zapach. Żeby tradycji stała się zadość, no przeczytam Wam te nuteczki. Kwiat pomarańczy. Dobrze czytam? Dobrze czytam. Kwiat pomarańczy, gorzka pomarańcza, tuberoza, tuberoza bodajże indyjska, wanilia, drzewo sandałowe. Dla mnie ten zapach idealnie oddaje nastrój tej piosenki. Wspomnienia również przywołuje. On powstał, co prawda, słuchajcie, w 2021 roku, ale równie dobrze mógłby powstać wtedy, kiedy ta piosenka, Boże, nie mogę się wysłowić, powstała. No, wiecie, takie idealne połączenie, po prostu idealne połączenie. Dobra, koniec. Koniec na temat Mody i tego pięknego, cudownego utworu. Uff,
No i został nam zmysł węchu. Wybierz i porównaj perfumy, które kojarzą ci się z zapachem z życia wziętym. I skoro wiecie, że mówię na temat, poruszam się tutaj w tych tematach włoskich marek, znowu wyjdzie tutaj na światło dzienne Roberto Cavalli Eau de Parfum i przepiękny kwiat pomarańczy, który się tutaj znajduje. Kwiat pomarańczy, który odnajdowałam zawsze, gdy schodziłam do ogrodu, bo też w domu na Sycylii miałam ogród, w którym rosły drzewka pomarańczowe, drzewka cytrynowe i między innymi też figi. I lubiłam sobie siadać pod takim drzewem albo zrywać gałązkę, zanosiłam do pokoju i ten piękny zapach się tam pojawiał. Oczywiście przyznam się Wam szczerze, że taki bardziej oddający rzeczywistość kwiat pomarańczy znajduje się w Elisab Le Parfum, ale chciałam właśnie utrzymać się wśród tej włoskiej marki i dlatego akurat wybrałam te perfumy, przepiękne swoją drogą. Mają w sobie różowy pieprz, kwiat afrykański, pomarańczy, wanilię, benzoę, fasolę, tonkę. I to jest zapach dosyć słodki. Dosyć słodki, dosyć piękny, bardzo otulający, bardzo zmysłowy, bardzo kobiecy. Zresztą słuchajcie, jak wszystkie te perfumy, które Wam pokazałam, chociaż takimi, którymi dla mnie, w mojej opinii, najbardziej seksownymi, najbardziej kobiecymi są właśnie te wypusty od Roberto Cavalli Nero Assoluto i Roberto Cavalli Eau de Parfum. Te dwa. Idealne. Dzień i noc. Uff. Ten, kto projektował te zapachy, słuchajcie, wiedział absolutnie, co robi. Sztos. Uwielbiam, kocham, zawsze będą ze mną, chociaż znacie pogłoski, wiecie, że mają być wycofywane, więc kupujmy perfumy, tak szybko znikają. Uwielbiam, uwielbiam. Ale równie niczego nie brakuje My Way, które wypuścił dom Armani, Giorgio Armani oraz Trussardi Delicate Rose. Te również są piękne i cudowne. Serdecznie Wam je polecam. No i oczywiście mój nieodżałowany Rock and Rose, którego no już raczej nie kupicie. Nie kupicie. A szkoda, bo były piękne. Może nie miały jakiejś powalającej trwałości, ale jest to zapach, który naprawdę przywołuje przepiękne, przepiękne wspomnienia. Ja ten czas we Włoszech wspominam bardzo dobrze, pomijając te momenty samotności, bo właśnie też one między innymi skłoniły mnie do tego, żeby do Polski wrócić. Ludzie świetni, jedzenie świetne. Wszyscy pytali, kobieto, dlaczego wróciłaś? No wróciłam, słuchajcie, bo ciężko jest żyć. No po prostu samotnie. No co tutaj dużo ukryć? Tak to wyglądało kiedyś. Przypuszczam, że może gdybym przetrzymała ten moment, bo to był pewien etap, to pewnie bym teraz sobie gdzieś leżała na sycylijskiej plaży. Być może nagrywałabym materiał stamtąd, no ale słuchajcie, niczego nie żałuję, wróciłam tutaj. Pewien piękny etap się zakończył. Może niedługo zacznie się jakiś inny, nowy, równie piękny, równie ciekawy. Ja Tobie, Aneczniku, kochany, bardzo serdecznie dziękuję za to, że mianowałaś mnie do tego tagu, że przywołałaś te piękne wspomnienia, z pewnością mimowolnie, bo nie wiem, czy gdzieś tam chyba Ci wspominałam, że mieszkałam we Włoszech. Nie wiem, nie jestem pewna. No, nie jestem pewna. W każdym razie bardzo serdecznie Ci za to dziękuję. Wiem, obserwowałam, że jeszcze nikt nie nagrał tego tagu. Nie wiem, boicie się, stresujecie się, bo Anesznik dosyć sporą grupkę osób nominowałam do nakręcenia go. Nie bójcie się, nie stresujcie się. Zmysły. Zmysły to jest coś, co nam towarzyszy od poczęcia do śmierci, moi kochani. Więc będzie łatwo, będzie przyjemnie. Mi było łatwo i przyjemnie. I bardzo, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że nagrałam ten materiał.
Jest jeszcze kilka osób na naszym polskim YouTubie, które znam, a które nie zrobiły tego tagu, nie zostały nominowane. Jest wśród nich m.in. Miłosz Perfumolog, kolego. Jeżeli chcesz, nagraj. Nagraj koniecznie, bo też jestem bardzo ciekawa Twoich odpowiedzi, perfumy i zmysły. A Was, kochani, pozdrawiam już bardzo, bardzo serdecznie. Zachęcam do zajrzenia tutaj w opis, do przekopania się przez te linki, które Wam wrzuciłam. A nuż, może i Wy zapałacie miłością do mody i ich twórczości. Może Monika Bellucci również zachwyci Was w tej swojej kreacji. Pozdrawiam. Aneczniku jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Pa wszystkim. Hej.